wskazaniem na Józefa Kulasia ognia. Dość tego. Brawo! Dosyć. Do widzenia. Dziękuję panu. A ja dziękuję za wizytę. Proszę opuścić budynek. Dziękuję panu. Proszę opuścić budynek natychmiast. Proszę opuścić Polskę natychmiast. Wąd. Nie muszę. Wąd. Ja jestem Polką. Jak z filmu hitlerowskiego brzmią te słowa. Proszę opuścić Polskę. Te słowa? Te pana słowa, tak. W tej chwili. To lasko pana na lewy. To jest wszystko się filmuje. Wkroczyłem, działając w stanie wyższej konieczności, bo za wyższą konieczność uważam kładzenie kresu tego typu prowokacjom wobec narodu polskiego w momencie, kiedy znany notorycznie z antypolskiej, łajdackiej, kontrfaktycznej, ahistorycznej propagandy osobnik zdecydował snuć narrację, w której jak zwykle w jego twórczości polscy patrioci zostali obsadzeni w roli czarnych charakterów. I ja temu przysłuchiwać się biernie nie zamierzam. I ja nie będę narażał moich rodaków na konfuzję i zamieszanie, a być może i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, jakie mogłoby się wiązać z ewentualnymi żywiołowymi reakcjami na tego typu prowokacje. Ja nie będę temu spokojnie się przypatrywał i przysłuchiwał. To samo dotyczyło podziękowań dla prawdziwych patriotów, morderców Żydów z NSZ, z Brygady Świętokrzyskiej. To samo uznania dla żołnierzy wyklętych ze szczególnym wskazaniem na Józefa Kulasia ognia. Dość tego. Brawo! Proszę pan, jeszcze pan ma dosyć, to pan ma dosyć.